W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, nasze smutki, radości i blaski. A Ty, Bogu, je zanieś połączone w różaniec, Święta Panno, Maryjo pełna łaski. Maryjo, Matko Słowa Bożego, Słowa Wcielonego, pomóż nam przyjąć Słowo Boże. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Maryjo, proszę Cię, aby owocem dzisiejszego dnia mojego życia był Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.